Witam wszystkich w kolejnym odcinku poświęconym grze World of Warcraft, a w szczególności ostatniemu dodatkowi Legion. Dziś chciałem Wam zaprezentować mój sposób na zdobycie maksymalnej ilości złota przy pomocy farmienia skałek. Odkąd Blizzard umożliwił przedłużanie abonamentu za posiadane w grze złoto, farmienie stało się szczególnie istotnym zajęciem. Pozwala bowiem sfinansować naszą zabawę bez sięgania do portfela, a więc oszczędzamy w ten sposób sporo pieniędzy. Dziś chciałem Wam zaprezentować mój sposób na farmienie skałek w krainie zwanej Sumuramar. Jak widzicie, jest to obszar bardzo górzysty, więc jest to jedna z krain, w której skałek znajduje się najwięcej. Chciałem Wam zaprezentować miejsca, w których skałki pojawiają się najczęściej, a także trasę, która pozwala na ciągłe ich zbieranie. Dzięki trasie, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, przy spędzaniu około 3-4 godzin dziennie na farmieniu, możecie w tym czasie zarobić około 80 tysięcy sztuk złota. Oczywiście nasz zarobek zależy od tego, jakie są ceny skałek na poszczególnych serwerach, ale to mniej więcej waha się w granicach 30 na serwerach, gdzie kosztują najmniej, gdzie jest największa konkurencja, do 50-80 tysięcy na serwerach, gdzie jest mniej osób, jednak wystarczająco dużo, by te skałki nam schodziły. Zanim zacznę prezentację trasy, pokażę Wam, jakie skałki będziemy zbierać. Gra oferuje dwa rodzaje skałek, mianowicie Laystone Ore, które są bardzo rozpowszechnione i szybko się je zbiera. Drugim rodzajem skałek są tak zwane Felstate. Są one znacznie rzadsze, a tym samym ich wartość jest dużo wyższa. Oba rodzaje skałek występują w trzech różnych wersjach różniących się zawartością surowca. Pierwsza, podstawowa wersja, daje nam od 2 do około 4 sztuk metalu. Druga wersja to znacznie bogatsze złoże, które łatwo rozpoznać po większych rozmiarach skałki, dające nam od 4 do około 8 sztuk surowca. Trzecią odmianą są tak zwane żyły, które można spotkać najczęściej w jaskiniach, ale też na otwartym terenie. Żyły spotykane są bardzo rzadko, jednak zawierają najwięcej materiału, od około 7 do nawet 11-12 sztuk. Jeśli chodzi o samo farmienie, to również się ono zmieniło. Umiejętność farmienia jest bowiem rozbudowywalna. Tutaj Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Każdy rodzaj skałki, który możemy zebrać, ma 3 poziomy umiejętności. Każdy rodzaj skałki ma 3 poziomy umiejętności, których uczymy się poprzez wykonywanie specjalnych serii questów przygotowanych do tego celu. Jak tu widzisz na przykładzie tej skałki, pierwszy poziom daje nam większą ilość surowca wydobywaną z jednej skałki. Drugi poziom daje nam dodatkowe materiały rzadkie, czyli tutaj tak zwany Bolt of Sargeras, który w Dalaranie można wymienić na różne przedmioty, między innymi właśnie również skałki. Trzeci poziom jeszcze bardziej zwiększa nam ilość materiałów, które możemy wydobyć. Różnica w ilości materiałów w zależności od poziomu jest całkiem spora, wynosi około 20-30%, więc warto wykonać te wszystkie questy, które mamy do zrobienia, aby zbierać tych skałek więcej. Pora zaprezentować Wam miejsca, w których skałki można znaleźć. Tutaj oczywiście nie będę ich zbierał, bo trwałoby to za długo, dlatego pokażę tylko miejsca ich występowania, abyście mogli je potem samodzielnie odnaleźć. Nie będę Wam prezentował na mapie lokalizacji tych skałek, tylko pokażę, w których miejscach dokładnie się znajdują. Więc jeśli znacie tę krainę, odwiedzaliście ją już często, to połapiecie się, w których miejscach można je znaleźć. Skałki występują często tutaj, w tym miejscu. Tutaj, jak widać, znajduje się jedna skałka. Można je spotkać także w tym miejscu. Tutaj moja trasa to całe okrążenie przez krainę, które, tak jak wspomniałem, pozwala Wam zbierać skałki w sposób ciągły. Tutaj znajduje się często skałka. Tutaj można ją również znaleźć, tak jak tu widać. I trochę dalej jeszcze. To znaczy, chodzi o to, że skałki w tej grze pojawiają się bardzo szybko po ich zebraniu. O, tutaj jak widać, znajduje się jedna na górze. Trwa to około 2-3 minut. Rzeczywiście można sobie trasę skrócić i zasadzić się w takim miejscu, które będą dawać tych skałek najwięcej. Ale tutaj moja trasa, tak jak mówiłem, daje ciągłość zbierania.
Jeżeli oczywiście nikt tutaj możemy znaleźć jedną skałkę, tutaj drugą. Jeżeli nie, oczywiście nikt ich nie zbiera oprócz nas. W tym miejscu można ją tu również znaleźć. Tutaj oczywiście na mapie pokazuje nam, w których miejscach się znajdują. Tutaj w tym miejscu można ją znaleźć, w tym miejscu. Idąc dalej, skałki znajdują się. One są porozrzucane, ale na tyle znajdują się blisko, że ich zbieranie trwa w miarę szybko. Zwykle tutaj się znajduje jedna, tutaj jedna, tutaj w tym miejscu często można ją spotkać. Idąc tutaj dalej, jak widać, już ktoś zbiera skałkę. Aha, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jak widać, skałka została zebrana przez innego gracza i teraz ja mogę ją zebrać. To jest największa zmiana, którą wprowadzili autorzy, ponieważ pozwala uniknąć walk o skałki. Jak zapewne pamiętacie, o, tutaj jest jedna żyła, którą już ktoś zebrał. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednich dodatkach skałki były jednorazowe, więc kto pierwszy, ten lepszy. Obowiązała zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli jeden gracz ją zebrał, to inny nie mógł już tego zrobić. Tutaj natomiast jest inaczej, ponieważ skałka po zebraniu jeszcze przez jakieś około 10 sekund istnieje. Więc inny gracz również może ją zebrać. Tutaj w tym miejscu znajdziecie żyłę. Tam dalej jest także jedno miejsce występowania skałek. Tutaj pod wodą warto zaglądać, ponieważ znajduje się kolejna żyła. I tutaj jest jeszcze jedno miejsce. Aha, wracając jeszcze do tych... O, tutaj możecie zebrać skałkę. Wracając jeszcze do istnienia tych skałek, to zdarzało mi się, że nawet 3-4 osoby potrafiły jednocześnie ją zebrać. Tutaj znajdziecie jedną skałkę. Tutaj w tym miejscu znajduje się żyła. Akurat w tej chwili jej nie ma. Więc to jest znaczne ułatwienie. Tutaj, jak widać, kolejna jest i w tamtym miejscu często występuje. Idąc dalej, skałki znajdują się jeszcze tutaj. Tutaj, jak widać, jest kolejna w tym miejscu. I tutaj często zaglądam, ponieważ w tym miejscu znajdują się... O, tak jak widać, jedna. Tutaj one są dosyć rozrzucone, ale tam zaraz znajdzie się miejsce, gdzie jest ich większe skupisko. Także tą wieloosobowość tych skałek, jak to nazwać, to jest duża zaleta, ponieważ pozwala ich zebrać więcej. No, tutaj mamy... Wpadłem do wody. W tym miejscu tutaj jest jedna skałka zazwyczaj. Zmniejszę trochę dźwięki, żeby nie przeszkadzały. W kolejnych miejscach tutaj, jak widać, w tym miejscu bywa jedna skałka. Tam trochę dalej niżej znajduje się kolejna. Tutaj, jak widać, pokazuje. O, i to jest właśnie skałka, o której mówiłem, zawierająca większą zawartość surowca. Tutaj po jej zebraniu, jak widać, dała 9 sztuk. Zaraz być może uda mi się znaleźć żyłę, ponieważ tutaj zmierzam do jaskiń, w których często występują, więc pokażę wam, ile surowca daje żyła. Tutaj w tym miejscu, w tym albo w tamtym znajdują się skałki. Tutaj wam pokażę, ile surowca daje zwykła skałka. O, jak widać, dała 4 sztuki. Tutaj w tym miejscu znajduje się kolejna skałka. W tych dwóch miejscach można je znaleźć. I tam na końcu tego klifu jest kolejna. Tutaj z reguły jest jedna. W tym miejscu można znaleźć kolejną. Zaraz dojdziemy do... O, tu akurat jest. Zaraz dojdziemy do jaskiń, w których powinny być żyły, więc... Zobaczycie, jak taka żyła wygląda. Tutaj zwykle w tych miejscach znajdują się
Kolejne skałki. Tutaj jest zbiornik wodny, w których, którym najczęściej spotkać można żyłę. Spowolnił mnie tutaj jeden przeciwnik, ale zaraz to wróci do normalności. W tym miejscu są dwie jaskinie, przy czym o jednej zapewne nie każdy wie, ponieważ jest ukryta. Tutaj jest jedna jaskinia, która akurat jest, nie jest, jest, ale to jest tylko zwykła skałka. W tym momencie żyły w niej nie ma, znacznie ktoś już zebrał. I tutaj znajduje się druga jaskinia, ukryta, jak widać jest ona tutaj za wodospadem. O, i to jest właśnie żyła, którą chciałem wam pokazać. Ogląda mniej więcej tak i daje, tak jak mówiłem, od 7, 8 do 11 no, sztuk surowca. W tym momencie dało 8, ale to tak jak mówię, to jest losowo. Poza tym ilość surowca zależy od umiejętności. Tutaj na dole znajduje się kolejna żyła. Może da więcej, to wam pokażę, jak to będzie wyglądało. O, i tutaj się pojawił mob, który zazwyczaj, no nie zazwyczaj, jest to dosyć rzadka okazja. Mob pojawia się czasem po zebraniu skałki, a jego zabicie praktycznie podwaja, tak jak widzicie, dał nam 10 skałek. I dodatkowo można go jeszcze potraktować kilofem. Mob, gdy się pojawi, podwaja nam praktycznie ilość skałek, które możemy zebrać. I praktycznie moby te pojawiają się nie tylko w przypadku skałek, o tutaj jest kolejna, ale także roślin. W tamtym wypadku daje nam oczywiście rośliny. Idąc dalej, za chwilę będzie kolejna jaskinia. Tutaj pokazuje nam skałki znajdujące się na górze. Można oczywiście tam iść, ale to są tylko dwie skałki, a podążanie w tamtym kierunku zajmuje trochę czasu, więc to jest mało opłacalne. Zaraz wam pokażę, gdzie jest wejście pozwalające wejść na górę. O, tutaj jest rampa, po której możemy wejść na górę i iść tam. Są z reguły dwie skałki, więc warto tam iść tylko wtedy, kiedy złoże jest bogatsze, ale takie normalne skałki nie ma sensu tam podążać. Tutaj za chwilę wam pokażę kolejną jaskinię. O, tutaj już pokazuję, że w jaskini jest żyła i kolejna skałka. Nie będę tam do niej zaglądał. Tutaj zwykle jest kolejna skałka w tym miejscu albo w tym miejscu. Można ją spotkać czasem tutaj. A jeśli zejdziemy tutaj do zbiornika wodnego, to tu czasem właśnie w tym miejscu znajduje się żyła. Idąc dalej, za chwilę będzie miejsce kolejnego skupiska takich większej ilości skałek. O, tutaj jest jedna. Spotkać ją możemy także tutaj, w tym miejscu. I tutaj na tamtych skałach znajduje się czasem. Skałę możemy spotkać także tutaj oraz tutaj. I za chwilę będzie kolejne miejsce, w którym znaleźć można będzie żyłę. Tutaj czasem się spotkać można skałkę, tutaj znaleźć ją można tutaj w tym miejscu. Ogólnie tutaj w tym obszarze są około 3-4 skałki. Tutaj jak widać jest kolejna żyła. Akurat tu jest żyła Leystona. Idąc dalej, skałkę można spotkać tutaj, w tym miejscu. Tak jak tutaj widać.
Jest ona również dalej, o tutaj w tym i w tym miejscu. Idąc dalej, tutaj także znajduje się czasem żyła. Mniej więcej tutaj znajduje się jedna skałka. Tutaj. W tym miejscu można spotkać ją o tutaj lub tutaj, tak jak tu widać. Warto jeszcze zaglądać tutaj, ponieważ skałka znajduje się często tu. Zaś w tym zbiorniku jest żyła dodatkowa. Całe okrążenie trwa około 15-20 minut ze zbieraniem skałek. Więc na godzinę zrobimy około 3, ale jeżeli nikt akurat skałek nie zbiera, to możemy ich nagromadzić całkiem sporo. Tutaj jak widać kraina jest pełna z dużych zbiorników wodnych, więc Dead Knight świetnie nadaje się do zbierania, ponieważ może po wodzie biegać. Tutaj jest jedna skałka, tutaj widać druga. W tym miejscu można spotkać, w tym miejscu. Ogólnie tutaj na tym obszarze jest ich około 3-4. Ja jeszcze zaglądam tutaj, ponieważ... O, tutaj jak widać jest jedna. Tutaj jest jeden z większych bossów i przy nim również znajduje się skałka, ale to można mu ją po prostu zwinąć i uciec, on po jakimś czasie przestaje ganiać. Tutaj kolejna skałka znajduje się tutaj, niżej można znaleźć jedną i tutaj w tym obszarze gdzieś kolejną. Teraz idziemy do kolejnego skupiska skałek, które muszą być często odwiedzane, ponieważ tam ich znajduje się bardzo dużo. W tym miejscu czasem można znaleźć skałkę, w tym. I tutaj są góry, gdzie znajduje się jaskinia i zarówno w tej jaskini, jak i nad jaskinią można znaleźć około kilkunastu skałek. Tutaj po tej stronie można znaleźć, tam czasem na dole można znaleźć. Tutaj o, na tych skałach można zebrać. Widzę, że ktoś tu chyba już był. Tutaj na tej górze jest kilka. Tak, tutaj jest jaskinia, w której znajduje się żyła, ale tutaj warto jeszcze odwiedzić teren nad jaskinią. Tutaj w tych miejscach można znaleźć. O, tutaj jak widać. Ale warto iść jeszcze dalej, ponieważ tam jest z reguły kilka dodatkowych skałek. O, tutaj jak widać jedno, ale można iść jeszcze wyżej. O, tutaj na tej skale czasem się znajduje. Tutaj tak widać zwykły lejston. Można podejść i tam zebrać. Ale tutaj jest jeszcze przejście prowadzące do jednego jeziorka, gdzie można spotkać skałki oraz żyłę. Tutaj wracamy. W tym miejscu, tak jak mówię, łącznie jest około kilkunastu skałek, które dadzą nam kilkadziesiąt sztuk surowca. Nawet 100, jak dobrze pójdzie, bo tutaj często zdarzają się skałki te bogatsze. Plus oczywiście żyła, która znajduje się w jaskini. W tym miejscu jeszcze można znaleźć skałkę, tutaj w tym miejscu. Czasem występuje również o tutaj. Idziemy dalej. Tutaj można ją czasem znaleźć. A także tam na górze. Akurat w tej chwili jest tam. Skałkę można znaleźć także tu, jak widać. A także tu w tym miejscu. Po drugiej stronie rzeki również się znajduje. Tutaj obok tego moba, on jest akurat niegroźny. Tutaj można ją znaleźć również koło tego niedźwiedzia. A także w tym miejscu. O, tutaj albo na tym kamieniu. Tutaj na brzegach tej rzeczki jest. Także tutaj, jak widać, jest kolejny lejston zwykły.
Tutaj mniej więcej jest na brzegu rzeki, jeżeli występują, to tutaj. Albo trochę dalej. Tutaj trochę nie ma już, ale tu jeszcze można mniej więcej w tym miejscu zebrać. A także tutaj w tym wąwozie jest mniej więcej jedna tutaj. Tutaj i tam trochę dalej znajduje się. Tutaj na szczycie tego klifu jest jedna. Tutaj za tymi pająkami. O, w tej chwili akurat jest. Mniej więcej tutaj jest. Tutaj czasem występuje. Tam na szczycie. W tym miejscu również. O, tak jak widać. Idąc dalej. W tym miejscu można ją znaleźć. Tutaj wyżej można też zebrać. O, tutaj na tej skalce występuje. Tutaj jak widać jedna się znajduje. Albo tutaj, albo trochę dalej można ją znaleźć. Idąc dalej, tutaj można ją znaleźć. Albo tutaj, w tym miejscu. Teraz idziemy do kolejnej jaskini, w której znajduje się żyła. Tam dalej trochę można znaleźć kolejną. To tutaj robimy takie okrążenie i idziemy do kolejnego miejsca występowania 3-4 skałek. Tutaj czasem jest w tym miejscu jedna. Albo trochę dalej, o tutaj. Jak również tutaj bywa. Tu można znaleźć na tym występie, tutaj czasem się znajduje. O, i tutaj, albo tu. Znaczy one występują na przemienie, więc nie znajdziemy w każdym tym miejscu skałki, tylko tam, gdzie akurat losowo się pojawi. Tutaj w tym miejscu mamy dwie skałki. W zasadzie tu można sobie ten obszar darować. O, tutaj jest jedna i tam mniej więcej dochodząc do końca znajdziemy zwykle drugą. No to jest tu sporo terenu do przejścia, więc to jest trochę mało opłacalne. Możemy tutaj wrócić. Akurat po te skałki na dole to tam nie ma sensu chodzić, bo trzeba walczyć z mobami. A zależy nam oczywiście na jak najkrótszym czasie zbierania skałek. O, mamy tutaj kolejną skałkę o większej zawartości. W tym wypadku dała tutaj 9 sztuk. Tutaj idąc dalej mamy dwa wąwozy, w których skałki się znajdują, albo w wąwozie, albo tu mniej więcej w tym miejscu. To zależy, no. One są tu zawsze, ale ich miejsce albo tutaj mniej więcej. O, pokazało właśnie się jedna. I w drugim wąwozie jest kolejna skałka, która znajduje się albo tutaj, albo tu. Tu mamy kolejną jaskinię, w której znajduje się żyła. I zaraz skończymy okrążenie. Skałka znajduje się także tutaj, albo mniej więcej w tym miejscu. I tutaj, jak widać, kończymy okrążenie, gdzie skałkę można znaleźć mniej więcej tutaj. Tutaj, jak widać, w tym miejscu się znajduje, albo tutaj. I skończyliśmy okrążenie i wracamy do bazy. W przypadku trasy, którą wam zaprezentowałem, jest ona dosyć długa, więc można ją dowolnie modyfikować. Najlepiej oczywiście zasadzić się w miejscu, który skałek jest najwięcej. Na przykład tutaj, jak prezentowałem wam tą górę z jaskinią, znajdującą się w tym miejscu. Można sobie skrócić trasę, na przykład, żeby podążała w taki mniej więcej sposób i tutaj w ten sposób nasze koło będzie miało mniej więcej 2-3 minuty. Zajmie nam to po prostu całe przebiegnięcie około 2-3 minut, co pozwoli skałkom się ponownie odrodzić i będziemy mogli je po raz kolejny zebrać. Tak jak wspominałem na początku, tutaj ta trasa pozwala zapewnić ciągłość zbierania, więc nie musimy czekać, aż one się odrodzą, a mniej więcej, tak jak mówię, 3-4 godziny zbieractwa
na tym serwerze konkretnym pozwolą nam zarobić jakieś około 40 tysięcy sztuk złota. No na innych serwerach będzie to więcej, a to jeszcze zależy oczywiście od pory dnia, ponieważ popołudniami, gdzie graczy jest najwięcej, tych skałek jest wówczas najmniej. Najlepiej więc farmić albo rano, albo wieczorem, bo wówczas gracze się zbierają i wykonują questy, więc my możemy spokojnie pozbierać skałki. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o komentarza. Jeśli nie macie jeszcze kupionego dodatku Legion do gry World of Warcraft, to w opisie filmu znajdziecie link, pod którym możecie go kupić w promocyjnej cenie. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na następny odcinek.